Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński oświadczył na antenie radia RMF FM, że strona polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard za zgodą Niemiec lub nie. Czy to nie podważa wiarygodności Polski jako partnera i kontrahenta? Wszak zamierzamy drugiej stronie przekazać technologię, która była no, w sumie podarowana nam, konkretnie nam w Polsce. No, ona nie została podarowana, ona została nabyta drogą kupna przez polskiego podatnika. Naprawdę tak powiedział Jabłoński? Za zgodą Niemiec lub bez? No, to jednak kolejny występ człowieka, który jest albo prowokatorem na szczeblu ministerialnym, albo idiotą. Co oznaczają takie deklaracje? One oznaczają, że Polska wchodzi do szarej strefy już na całego, między wojną a neutralnością, między NATO a dzikimi polami. Proszę zauważyć, że tego typu deklaracje ułatwią, nie daj Boże, jakby przyszło co do czego, ułatwią zdystansowanie się naszych aktualnych, bezalternatywnych sojuszników, gdyby działania wojenne miały przenieść się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czego nie dopuść, Panie Boże. Ale gdyby tak się stało, no to tego typu wypowiedzi nieprzytomne lub prowokacyjne będą w dosie jako argument niestety łatwy do zrozumienia i przekonujący, że oto Polska sama wykazała się nielojalnością wobec swoich sojuszników, że Polska sama nie przestrzega zobowiązań natowskich, które jak trzeba Polaków nimi szantażować, to oczywiście się je przywołuje, ale w praktyce, no, szanowni państwo, Polska jest na całego zaangażowana w subsydiowanie, wspomaganie, nie daj Boże, również już na jakichś odcinkach prowadzenie wojny na terytorium, którego działanie traktatu waszyngtońskiego nie obejmuje. Zakres obowiązywania postanowień traktatu waszyngtońskiego, tego jeszcze z lat 40., do którego myśmy przystąpili już właśnie w epoce post-PRL-owskiej, Pakt Północnoatlantycki precyzuje swój zakres terytorialny. I jeżeli Polska na siłę, będąc bardziej papieską od samych papieży natowskich, jeśli Polska chce brnąć w to głębiej, no to łacno może się okazać, że znajdujemy się na spalonym. Ale to właśnie o to chciałbym zapytać, dlatego że większość ludzi w tym momencie by wskazała, że to Amerykanie prą do wojny i my po prostu realizujemy jakieś tylko postulaty, ale okazuje się, że nie, bo w tym momencie nawet sami Amerykanie nie są pewni, czy przekażą czołgi typu Abrams Ukrainie, a tymczasem Polska wychodzi przed szereg po raz kolejny na przekór Niemcom tym razem. No tak, no to jest kolejny akt z cyklu na złość cioci odmrozimy sobie uszy, prawda, obłożymy sankcjami takimi, którymi inni jeszcze nie okładają. No przecież kraje Unii Europejskiej spokojnie gromadziły paliwa w swoich magazynach i przyłączyły się do tych tak zwanych antyrosyjskich, w istocie antypolskich sankcji znacznie później niż rząd warszawski to zadeklarował. Więc tu jest po prostu nadgorliwość. Co do Amerykanów, no to są Amerykanie i Amerykanie. Są różne partie, są gołębie i jastrzębie, jak to wśród sowietologów się analizowało kiedyś aktywność kremlowskiego politbiura. No więc z całą pewnością w tej chwili ci, którzy stoją na narodu polskiego czele, wykazują się nad gorliwością. I to jest skrajnie niebezpieczne. To z jednej strony jest po prostu sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród i terytorium Polski, a z drugiej strony to jest zaciąganie
zobowiązań, albo nawet nie zaciąganie zobowiązań, tylko występowanie w charakterze chętnego i nadgorliwego żyranta cudzych zobowiązań, cudzych, mianowicie kijowskich zobowiązań. No i ktoś za to wszystko w pewnym momencie będzie musiał zapłacić. Ja bardzo chciałbym, żeby tymi płatnikami nie byli moi rodacy Polacy. Ja bardzo chciałbym, żeby to nie Polska okazała się głównym podżegaczem, winowajcą tej wojny, przeciwko któremu zostanie następnie jeszcze przekierowany gniew, uwaga, samych Ukraińców. Samych Ukraińców, bo w pewnym momencie Ukraińcy, którzy teraz jeszcze podobno w znacznej większości wierzą w to, że to wszystko zmierza ku jakiemuś wielkiemu zwycięstwu i że to wszystko dobrze się skończy, kiedy przyjdzie im skonfrontować się z mniej barwną, smutniejszą rzeczywistością, no to będą szukali winowajcy. I obawiam się, że może się wtedy pojawić szereg takich życzliwych, którzy wskażą Polaków jako winowajców. No, bądź co bądź, to my jesteśmy tym z woli warszawskiego rządu i belwederskiego prezydenta, jesteśmy tym zapleczem frontu. No nie dałoby się tej wojny prowadzić bez udostępnienia polskiego terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem tras przerzutu Podkarpacia jako bazy głównej, lotniska Rzeszów, Jasionka. Nie dałoby się tej wojny prowadzić bez zaopatrzenia w środki prowadzenia wojny z Polski, a jeśli nawet nie terytorium, no to szanowni państwo, linia kredytowa otwarta dla Ukraińców przez szczodrych, wielkodusznych Polaków, to na początku tej wojny, jeszcze zanim padły te słowa, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, to jakiś inny oficjel powiedział, że nasz system bankowy stabilizuje system ukraiński. Otóż tam nie ma czego stabilizować, ponieważ Ukraina jest państwem upadłym w wymiarze finansowym. Nie ma budżetu, tylko ma lej po bombie. Ma dziurę budżetową o rozmiarach budżetu. No i co to znaczy, że my ich stabilizujemy? Co to znaczy, że my stabilizujemy hrywnę? Ale to wróćmy jeszcze na moment do kwestii samego bezpieczeństwa. Wróćmy do kwestii bezpieczeństwa. Jedna tylko rzecz tutaj jako dygresja, że Niemcy mówią, że nie chcą przekazać tych leopardów Ukrainie, dlatego że nie chcą dążyć nie tylko do eskalacji konfliktu, ale też do nowego konfliktu Niemcy-Rosja. A jednak to Polska ma bardzo długą granicę zarówno z obwodem kaliningradzkim, jak i Białorusią, a nie Niemcy. Czy w takim razie w Warszawie nikt nie bierze pod uwagę tego, że takie nasze zachowanie to jest właśnie podżeganie do wojny z Rosją, gdzie Niemcy z daleka mają świadomość, że właśnie przekazanie samych czołgów może wywołać taki konflikt? Idioci albo prowokatorzy. Żebyśmy to wszystko zdrowo przeżyli. Z Nowym Rokiem, szanowni państwo. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.